Ostatnio na swojej platformie treningowej zadałem pytanie do wszystkich osób, z którymi współpracuję. O czym byście chcieli? Materiał na YouTubie. No i wielokrotnie powtórzyło się trening izometryczny. Trening izometryczny często kojarzony przecież z problemami ze ścięgnami, z kolanem skoczka, ale trening izometryczny jest świetnym narzędziem również w treningu siły czy mocy oraz treningu sportowca. Także dzisiaj taki materiał troszkę bardziej edukacyjny, merytoryczny, gdzie omówimy sobie, czym jest właściwie trening izometryczny, jak go stosować, jakie mamy odmiany treningu izometrycznego. No i zostawcie oczywiście łapę w górę i komentarz i zapraszam oczywiście do współpracy na hazbe.pl A teraz idziemy, kurła. Żeby zacząć rozmawiać w ogóle o izometrii, musimy sobie przypomnieć taką podstawową fizjologię. Czyli, co to jest skurcz ekscentryczny, co to jest skurcz koncentryczny, co to jest skurcz izometryczny. Na podstawie przysiadu odpowiem Wam najbardziej łopatologicznie, jak się da, żeby każdy zrozumiał, czy ma 10 lat, czy 100. Najpierw w przysiadzie, na przykład, gdy opuszczamy sztangę w dół, mamy skurcz ekscentryczny. Na przykład na, na przykładzie naszych czworogłowych przyczepy oddalają się od siebie generujemy siłę. Później właśnie, gdy mamy ten moment pauzy na dole przysiadu i sztanga się nie porusza, ten taki martwy punkt, to jest skurcz izometryczny. Wtedy właśnie przyczepy nie oddalają się ani nie zbliżają się do siebie, przyczepy mięśni oczywiście. No i potem następuje yy, skurcz koncentryczny, czyli przyczepy zbliżają się do siebie. No i unosimy tą sztangę do góry. No i małe przypomnienie dla was. Jak ja wam na platformie treningowej piszę 4-1-X albo 2-0-X, to jest oznaczenie tempa. Jak macie 4-1-X, to znaczy 4 sekundy w dół w fazie ekscentrycznej, 1 sekunda pauzy właśnie w fazie izometrycznej i X oznacza explode, bo zazwyczaj w treningu wyskoku chcemy eksplodować do góry. No więc, jak już sobie podstawy, ale takie podstawy podstaw przypomnieliśmy, to możemy lecieć dalej. Po pierwsze, dlaczego w ogóle warto wykonywać trening izometryczny? Musicie wiedzieć, że nasze ciało jest skonstruowane w ten sposób, żeby nie aktywować wszystkich jednostek motorycznych, jeśli nie ma takiej potrzeby. Po prostu pracujemy ekonomicznie. Czyli jeśli nie ma sensu angażowania wszystkich jednostek motorycznych, tych nie angażujemy. No i właśnie podczas treningu izometrycznego możemy ich bardzo dużo zaangażować. I właśnie trening izometryczny pomaga nam uzyskać dużo większy poziom rekrutacji tych jednostek motorycznych. Zresztą to nie są tylko moje wymysły, tylko to są po prostu badania naukowe, które możecie sobie znaleźć na Science for Sports i MDB, NCBI, i to już jest generalnie przebadane w pizdów, pizdula. Kolejna korzyść, jeśli chodzi o trening izometryczny, to poprawia oczywiście koordynację między i śródmięśniową. No wiadomo, w treningu skoczności, treningu sportowca, to nie chodzi o to, żeby jeden mięsień się napinał, izolował, i to on był jakimś produktorem siły czy mocy podczas skoku. Te wszystkie grupy mięśniowe, one mają być. Jak jedna całość mają działać jak zespół, i jeden ma wspierać drugi. Kolejna rzecz w treningu izometrycznym to, że pomaga on nam celować w stick pointy, czyli że tak powiem, w te najcięższe albo najsłabsze yy, miejsca w danym ruchu. Czy wyciskacie na klatę, pchacie, pchacie, i na przykład w połowie macie taki kurwa moment, że sztanga nie chce iść, to jest wasz najsłabszy moment w całym zakresie ruchu. Podobnie jest w przysiadzie, podobnie jest w skoku. Możemy precyzyjnie celować właśnie te stick pointy, gdzie zmieniamy na przykład kierunek ruchu podczas skoku. Dlatego często trening izometryczny powinien być w okolicy kąta, gdzie zmieniamy właśnie kierunek ruchu z fazy ekscentrycznej do koncentrycznej podczas skoku. No i trening izometryczny, powiedzmy, że oddziałuje mniej więcej na 10 stopni w T czy we WT, jeśli chodzi o zakres y, ruchu. Kolejną bardzo ważną zaletą jest to, że trening izometryczny nie obciąża tak bardzo naszego układu mięśniowego i nie doprowadza do dużych uszkodzeń mięśni. Widziałem badanie na UKSTA, nawet nie badanie, czy to badanie było, nie pamiętam, gdzie właśnie na grupie siatkarzy testowano yy, w trakcie tam turnieju czy sezonu, nie chcę teraz skłamać, trening izometryczny i pozwolił on utrzymać, utrzymać bez większe, większego zmęczenia nakładania jakichś dużych obciążeń na zawodnika jego siłę i moc, którą wypracował w off-seasonie. Kurwa, jeżdżą autami dzisiaj. Także trening izometryczny to jest fajny trening, żeby w trakcie tych najcięższych momentów w sezonie, turniejów i tak dalej, utrzymać to, co już wypracowaliśmy. Kolejna rzecz przy treningu izometrycznym pomaga nam zwiększyć... Prędkość generowania siły, można powiedzieć w dużym skrócie RFD rate of force development, czyli zdolność do generowania siły w czasie. Wczesne RFD takie do 150 mS do 200, no i ogólnie RFD do 250 powiedzmy milisekund, czyli zależy nam zawsze podczas skoku, czy to będzie też przyspieszenie, czy to będzie zmiana kierunku, żeby było to. Pierdolnięcie takie już od razu od samego początku. Tak jak mamy w samochodzie wysoki moment obrotowy od niskiego zakresu obrotów, każdego najlepszego sportowca determinuje właśnie to wysokie RFD i trening izometryczny również w tym pomaga. Na przykład jeśli mamy pchać sztangę, jeśli mamy ciągnąć ciężar właśnie izometrycznie, no to jesteśmy na przykład rozluźnieni, nagle je, szarpiemy jak najszybciej. Wtedy ten wzrost siły w czasie potrafi być niesamowicie szybki, niesamowicie drastyczny i treningiem izometrycznym właśnie jesteśmy w stanie też to poprawić. Teraz jakie mamy rodzaje izometrii? Ja powiem tutaj o dwóch, są jeszcze jakieś dynamiki i tak dalej, ale najczęściej używa się dwóch rodzajów izometrii, czyli na początek izometria pokonująca, czyli overcoming isometrics, czyli generalnie mamy ciężar, którego nie jesteśmy w stanie ruszyć, Albo mamy sztangę zablokowaną pod rakiem, czyli pod tymi blokadami, można powiedzieć. Albo mamy sztangę zablokowaną na słownicy. No czasem trzeba poimprowizować, żeby ten ciężar był taki, że nie można go drgnąć. I staramy się generalnie pchnąć, pomimo tego, że on nie idzie. Ciągnąć, pomimo tego, że on nie idzie. Nie gały, żeby nie było, bo tutaj zaraz jakiś zwyról się znajdzie. Ciągnąć, żeby nie było, na przykład izometryk mid-tay pull. Czy pchać, a ciężar nie idzie. To jest izometria pokonująca, czyli overcoming izometrii, izometrix i mamy jeszcze yielding, tak? Yielding, tak, yielding, utrzymująca. Czyli taka utrzymująca, to jest najczęściej taka, którą widzimy chociażby w rehabilitacji, jeśli chodzi o kolano skoczka. Czyli przyjmujemy sobie jakąś pozycję i po prostu trzymamy ten ciężar w danej. Pozycji, a nie pchamy, nie fortunujemy się, tylko przez dany czas po prostu sobie w napięciu spędzamy. Czy ogólnie każdy powinien stosować izometrię, skoro już o tym się dowiedział? Taką izometrię yielding, czyli taką, gdzie na przykład robimy sobie codziennie co kilka dni. Ćwiczenia izometryczne po to, żeby płyny wypchnąć chociażby z więzadła rzepki, żeby ono nie bolało, żeby szybciej się regenerowało, to może robić, można powiedzieć, każdy. Jednak takie bardziej zaawansowane metody typu, właśnie overcoming. Które programuje się właśnie u bardziej zaawansowanych sportowców, żeby właśnie te poprawić stick pointy, prędkość generowania mocy, no to zostawmy jednak osobom, które mają już jakiś tam odpowiedni staż treningowy. Chociaż ja nie widzę też przeciwwskazań, jeśli ktoś jest młodym chłopakiem, mam dobrze zamontowany parapet, tak jak na przykład ja trenuję Kupsona i Kupson, nie miał gdzie robić izometrii to ciągnął parapet jak wyrwie parapet to nie będzie moja wina ile powinniśmy tego robić? Przede wszystkim powinniśmy je programować gdzieś tam w okolicy dwóch, trzech tygodni nie jako trening główny, bo jednak trening główny wygląda inaczej, trening taki z e, założenia pod, powiedzmy podstawy no, występuje tam ekscentryka, izometria, koncentryka ćwiczenia wielostawowe Ćwiczenia eksplozywne, ćwiczenia skocznościowe no to jednak izometria nie powinna być tym treningiem, yy, który jest, tak powiem, podstawą tego wszystkiego, tylko raczej powinna być traktowana jako dodatek. Również, yy, jak jest możliwość, no to przecież na platformach, czy to w Hawkinsach, czy jakichś innych, mierzy się poziom siły izometrycznej więc też jest to fajne narzędzie yy, diagnostyczne. Yy, jeśli chodzi o, 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 no to stosujemy w okolicach dwóch, trzech tygodni, yy, kilka serii w zależności jak siłę kształtujemy, można robić nawet 5 i 10 sekund, to wszystko zależy również od poziomu yy, i od tego jak zawodnik będzie reagował, bo powiem Wam, że też obciąża układ nerwowy, oczywiście taki trening jeszcze jak zrobimy yy, jakieś dajmy na to pule, czyli ciągi mocne, izometryczne albo będziemy to pchać sztangę izometrycznie i skupimy się jeszcze na tym, żeby było wysokie RFD na początku yy, i żeby był jeszcze długi skurcz, no to może być ciężko na drugi dzień, że tak powiem skakać. Także jeśli zwiększamy to RFD, czyli to szybkie pierdolnięcie na początku, to raczej krótsze skurcze izometryczne niż dłuższe. Co jeszcze bym takiego chciał powiedzieć, żebym sobie y, nie zapomniał? Ćwiczeń jest naprawdę wiele. Powiem, ćwiczeń jest naprawdę wiele. Wiadomo, jest YouTube, można widać sobie na YouTubie znaleźć masę y, przeróżnych y, ćwiczeń izometrycznych. Ale na przykład jeśli chodzi może o kolano skoczka, czy to będzie krzesyłko, czy to będzie pozycja wykroku, czy to będzie ćwierć przysiad na jednej nodze, wszystko się nada. Wszystko się nada, generalnie ważne żeby obciążyć to więzadło i utrzymać pozycję przez 45 sekund. Chociaż tu może nie będę się rozgadywał za bardzo na temat kolana skoczka, bo mogę ten materiał nagrać osobno i zarobię 5 zł na materiale, ale to dwa was zależy czy zarobię 5 zł na materiale. Także czy trening izometryczny jest Ważny, bardzo ważny, oczywiście. Może nie, że jakimś, że nie da się bez niego obyć, bo ja jako młody gość yy, nie stosowałem treningu izometrycznego. Generalnie yy, wiedziałem, co to jest izometria, ale trening izometryczny w ogóle nie miał miejsca w moim treningu. Czy to obecnie stosuje? Tak, stosuje. Czy to zapobiegawczo przeciwko kolanie skoczka, czy to. W celu na przykład właśnie wzmocnienia stawu skokowego, bo też jest świetnym narzędziem, jeśli chodzi o zbudowanie sztywności właśnie w stawie skokowym, czy robię też dużo izometrii teraz w stawie kolanowym, także naprawdę są to bardzo e, fajne narzędzia. I zauważcie też na przykład na koniec, jeszcze tylko powiem, że zobaczcie, ile jesteście w stanie wygenerować siły w danej pozycji. W dużym skrócie tyle ile tylko macie. Tak. Bo gdy ciężar się nie porusza, a wypchacie z całej siły, to wymaga oczywiście dużej koncentracji w treningu, zawsze zresztą w treningu mocy yy, trzeba dużo mieć koncentracji, no to pchacie, aż się zesracie. No i wtedy właśnie macie wysoką aktywację jednostek motorycznych. Bo ciężko na przykład na co dzień w zwykłym treningu zaangażować wszystkie jednostki motoryczne. Trzeba mieć albo w chuj duży ciężar, albo y, blisko, nie wiem, upadku mięśniowego, a niekoniecznie jest to najlepsza opcja w treningu skoczności. Nie będę Wam już przedłużał dłużej, chciałem tylko liznąć czym jest trening izometryczny i zapraszam do współpracy na hasbek.pl, A mnie dzisiaj między y, innymi czeka Pushing Isometrics właśnie na kolano. I na łydę mm, piona.